Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do krótkiej recenzji Moto E40 Neo i niestety mnie dzisiaj nie zobaczycie, biorąc pod uwagę, że coś mi strzeliło w kręgosłupie, właściwie w szyi i tak na dobrą sprawę nie mogę odgiąć głowy, więc nie będziemy się bawić w ośmieszanie mnie, że jestem zgięty na Vivi, więc dzisiaj musicie patrzeć głównie na telefon. Ale zacznijmy od tego, że Moto E30 Neo była świetnym telefonem, w sensie ja bardzo ją lubiłem, to był mały telefon, na to zwracam uwagę, bo niestety 40 Neo troszkę urosła, mamy 6,55 cala, a nie 6,28, jak to miało miejsce wcześniej. No i też oczywiście mówimy o urządzeniu, które jest ponad 20 gram, około 20 gramów cięższe. Natomiast są rzeczy, które uległy tutaj na plus, są takie, które uległy na minus, albo zostały wyłączone, albo tam wyrzucone tak na dobrą sprawę celowo i myślę, że słusznie. I o tym dzisiaj wszystkim sobie powiemy. Zacznę od pudełka, które jak zawsze jest fajne. W sensie bardzo mi się podoba to, że Motorola mówi o ekologii i robi ekologiczne pudełko, ale pod tą ekologię nie podpina tutaj braku kabla, adaptera. Jest nawet jakiś case, który wygląda bardzo interesująco, bo jest w kolorze samego urządzenia. A propos koloru, oczywiście mowa o Pantone, tutaj jest Canel Bay, tak to się dokładnie nazywa. Bardzo ładny, taki morski, niebieski, Wygląda nieźle, chociaż mam wrażenie, że poprzedni telefon wyglądał nieco bardziej interesująco. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście mówimy o smartfonie, który z tyłu ma taką jakby pseudo skórkę jakąś taką organiczną. Prezentuje się to nieźle, ja nie widziałem wcześniej, żeby to jakoś ulegało zniszczeniu, więc myślę, że również w tym przypadku urządzenie raczej długo wytrzyma jakby w tej kondycji, no i mamy ten case w zestawie. Niestety nie mamy również ekranu płaskiego, teraz jest ekran zakrzywiony, POLEDowy z miliardem kolorów, 144Hz i to jest świetna wiadomość, 1300 nitów, więc bardzo jasny. Co się oczywiście są jaśniejsze telefony w tej cenie nawet, ale myślę, że ta półka jest w zupełności wystarczająca. Ale tak jak mówiłem, zakrzywiony, więc te ramki też troszkę gdzieś tam więcej widać. Ale natomiast mamy symetrię między górną a dolną bródką w miarę równą, więc nie jest źle. Natomiast do samego urządzenia to oczywiście ekran 6,55 cala, tak jak mówiłem, 1080x2400 pikseli Gorilla Glass trzeciej generacji. Co do ekranu nie mam żadnych zastrzeżeń, w sensie jasność minimalna, maksymalna jest bardzo dobra. Kąt widzenia również, chociaż troszkę gdzieś tam ekran się przygasza. Natomiast mam tutaj pewne zastrzeżenia co do tego, że jakby inaczej działa ten ekran Moto, tak? W sensie on się chyba nawet tak nie nazywa już, w sensie nie ma tego określenia, nie ma tej funkcji, jest taki jakby ekran po prostu aktywny i tyle. Wcześniej, po pierwsze, znacznie częściej się włączał. W sensie ja poszukałem tych opcji, udało mi się znaleźć wszystkich, a nawet jeżeli się udało znaleźć, to one nie działają identycznie jak poprzednio. Wcześniej było tak, że wystarczyło machnąć nad telefonem, żeby zmieniła się jasność, powiedzmy gdzieś tam na biurku, jak telefon leży, i wtedy automatycznie telefon pokazywał, czy mamy już jakieś powiadomienia, czy też nie. Teraz, w chwili obecnej, wygląda to tak, że po prostu nam się podświetla wtedy, kiedy mocniej go ruszymy albo po prostu dotkniemy. Też nie tak do końca są te wszystkie interakcje, które były wcześniej gdzieś tam dostępne. Nie wiem, no wydaje mi się, że wygląda to wizualnie lepiej, ale jakby ergonomicznie działa gorzej. Wspomnę tutaj oczywiście, że mamy w tym miejscu skaner odcisków palców, który działa dobrze, do sekundy, więc w porządku. Rozpoznawanie twarzy, które działa automatycznie, więc od razu przenosi nas do ekranu głównego, więc automatycznie następuje to odblokowanie, tylko trzeba przycisk nacisnąć albo puknąć w ekran dwukrotnie. Można też trzykrotnie puknąć w ekran, żeby wygasić urządzenie i to na pewno jest spoko. Ale teraz przechodzimy sobie do krawędzi, bo tak na dobrą sprawę ominęliśmy. Przyciski są bardzo małe, jak zawsze w Motorola, ultra cienkie i takie mikroskopijne, ale bardzo dobrze spasowane, nic tutaj nie lata, nie ma żadnych luzów. U góry oczywiście oznaczenie Dolby Atmos, mikrofon. Mam głośniki stereo, które jest jeden nad ekranem, drugi na dolnej krawędzi. Grają dobrze, natomiast basu mają mało i to na to zwracam uwagę. Symetria jest niezła i tutaj jakichś zarzutów nie mam, natomiast no chciałbym, żeby to brzmiało jednak mimo wszystko ciut bardziej tak basowo, bo tego basu, tak jak mówię, nie mam. Oczywiście slot, tutaj rozbudować pamięci nie możemy, lewa krawędź zupełnie wolna, no i tak jak mówiłem, mam USB typu C. Jeżeli chodzi o samą baterię, ma ona dokładnie 5000 mAh, 68W ładowarka w pudełku, 15 minut to jest 50%, jeżeli chodzi o pełne naładowanie baterii, to jest poniżej godzinki. Jest naprawdę bardzo dobrze, nie zauważyłem tu jakichś większych problemów, natomiast samo wytrzymywanie baterii jest świetne, w sensie raczej to jest
5-6 godzin SOT-u, jest myślę, że bardzo w porządku. Oczywiście tych ustawień, jeżeli chodzi o baterię, jest tutaj bardzo dużo, ale nie miałem problemu, jeżeli chodzi o baterię, żeby ona nie wytrzymywała. Zwrócę również uwagę, że w tym roku zniknęło nam indukcyjne ładowanie. Było 5-watowe, ono zniknęło, więc może to jest taki kompromis, że po prostu i tak ludzie z tego nie korzystali, bo było tak wolne. Natomiast dostaliśmy zamiast IP52, IP68, więc do 1,5 metra do 30 minut. Myślę, że to jest też spory plus. Zmienił się również procesor z tego takiego starego, bardzo starego Snapa 695 na Dimensity 7030. Czy wyniki są jakieś dużo lepsze, jeżeli chodzi o testy syntetyczne? Nie powiedziałbym i to na pewno nie jest coś wybitnego, natomiast zwracam uwagę, że urządzenie działa bardzo sprawnie przy 144 Hz, ja miałem wymuszone to 144 Hz, działa naprawdę bardzo w porządku, w sensie wszystko się odbala w świetnym tempie, telefon się nie przegrzewa, przeskakiwanie między aplikacjami jest bardzo dobre, podstawę mamy 8128, 12256, jeżeli chodzi o szybkość pamięci, to jest UMCP. Tylko wspomnę o nakładce, która jakby dużo się nie zmieniła, w sensie jak zawsze mamy to ustawienie moto, to wszystko jest ładnie zrobione, teraz są jakieś tam nowe schematy, jakby takie motywy, jest jakby skaner odcisków palców, ma kilka tam trybów, jeżeli chodzi o animacje. Wiele rzeczy jest klasycznych. Dużą poprawą jest to, że wreszcie działa dzielenie aplikacji, ale w momencie, kiedy mamy gesty ekranowe, a nie przyciski. Bo wcześniej było takie ograniczenie, że musimy przełączać się na gesty, żeby działało to podzielenie, takie lewo-prawo aplikacji. Więc poprawili to, bardzo się cieszę, bo od wielu generacji niestety nie było to dostępne. Oczywiście są te wszystkie security moto, które omawialiśmy w ThinkPhone'ie tak na dobrą sprawę, więc mieszana klawiatura i tam wydzielanie części ekranu, żeby było niewidoczne. Bardzo fajne rzeczy, jeżeli coś robimy bardzo ważnego na telefonie, a nie chcemy, żeby ktoś to zobaczył, albo żeby ktoś poznał nasz kod. Więc to jest spory plus i fajnie, że to zostało zaimplementowane z telefonu, który jakby szczyci się tym bezpieczeństwem. Generalnie reszta z rzeczy bez zmian daje mi mały minusik za to, że preinstalowane są jakieś, nie wiem, 3 czy 4 gry i na dzień dobry jest taka plakietka, której nie idzie jakby usunąć, w sensie w momencie, kiedy mamy skonfigurowane urządzenie, pamiętam, tam było chyba 3 albo 4 ekrany, rozrywka, jakieś tam inne aplikacje sugerowane. Nie wypada Motorola, żeby takie jakieś tam badziewiaste aplikacje wrzucać na siłę i zmuszać nas do instalacji albo przeklikiwania się przez coś. Czysty Android to czysty Android i pozostańmy jednak mimo wszystko przy tym. No i na końcu aparat. Aparat, który interfejs jest dobrze znany. U mnie jakoś tak dziwnie czasami mam wrażenie, że potrafi przyklatkować. W sensie, o ile cały system działa świetnie, szybko i w ogóle sprawnie, o tyle w ekranie czasami, nie wiem, przełączanie aparatów. No i są takie jakieś drobne spowolnienia, nie wiem czym spowodowane. I oczywiście mamy pojedynczy aparat, 0,5 jako ultraszeroki, dwukrotne to jest zbliżenie cyfrowe z matrycy i tryb makro. Tych trybów jak zawsze w przypadku Motorola jest bardzo dużo, więc nie będziemy sobie tego wszystkiego omawiać, natomiast wspomnę o podwójnym zapisie, są oczywiście zdjęcia wysokiej rozdzielczości, mamy również możliwość na przykład nagrywania wideo w makro, więc to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast plusem jest to, że nagrywanie 4K jest coraz dostępne z obu obiektywów, więc i z głównego i z ultraszerokiego, natomiast w trakcie nagrywania między obiektywami przełączać się nie można. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to bym powiedział, że ktoś tu majstrowo przy saturacji. W sensie dobrze, znaczy wygląda to naprawdę nieźle. Zdjęcia są dużo bardziej żywe niż kiedykolwiek na Motorola. Znaczy mówię oczywiście o tej półce, bo flagowce nie miały z tym problemu, natomiast jeżeli chodzi o właśnie te Neo, to mam wrażenie, że one jednak wyglądały na bardziej wypłowiałe. Tu rzeczywiście te zdjęcia tak wychodzą wręcz z ekranu. Na komputerze sprawdzałem, też to mniej więcej tak wygląda. Makro wygląda jak zawsze nieźle w Motorola. No i ogólnie zdjęcia generują bardzo ładną bokeh. Zbieżność kolorystyczna jest niezła, nie idealna, ale naprawdę niezła. No i te zdjęcia mogą się podobać. Jak jest świetna pogoda, to wygląda to naprawdę bardzo w porządku. No wiadomo, jak im gorzej, powiedzmy, jeżeli chodzi o naświetlenie sceny, czy też powiedzmy to, jakie kolory panują, powiedzmy, w danym kadrze, tym gorzej. Mam wrażenie, że czasami się po prostu to zlewa. Natomiast jeżeli chodzi o ultraszeroki kąt, no to wiadomo, że on na krawędziach nie jest taki super ostry i na to zwracam uwagę, bo to raczej w każdej Motorola gdzieś tam wychodzi. No i na końcu przejdę jeszcze do wibracji, która niestety nie wypada tu zbyt dobrze. W sensie ona jest z poziomu 500-800 zł, a jednak mówimy o telefonie droższym. Natomiast podsumowując, ten telefon i tak jest nieźle wyceniony. W sensie to jest, myślę, bardzo fajna propozycja.
sporo poniżej 2000 zł za konfigurację 12256, ekran OLEDowy 144 Hz, przyzwoitą specyfikację, niezły aparat, głośniki stereo bez basu, ale są i generalnie masę funkcji na pokładzie. To jest naprawdę bardzo przyzwoita propozycja, jeszcze z tą ładowarką w pudełku i baterią, która wytrzymuje całkiem nieźle. Myślę, że może ten telefon, jeżeli na start ma, powiedzmy, w miarę atrakcyjną cenę, to może się okazać, że to będzie taki hicior, jeżeli ta cena rzeczywiście troszkę spadnie, bo mało który telefon w chwili obecnej wychodzący na rynku oferuje aż tak dużo. Na to na pewno bym zwrócił uwagę. Dajcie znać, co myślicie. Nie, może podoba się poprzednia generacja bardziej przez to, że ładnie wyglądała i była mniejsza, natomiast na pewno uroku E40 Neo odebrać nie można. Czekam na wasze komentarze, dzięki bardzo, aktualną cenę macie w opisie. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!